Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy, znaki wodne, rak, skorpion, ryby. Zaczynamy od raka, karty Tarota i karty Sybilli na koniec. Także zaczynamy oczywiście od Tarota. Zobaczymy, co dla raczka. Biała szałwia nam się pali, także jest dobrze. Zobaczymy rak, co tutaj dla Was. Drogi raki. Tu oczywiście idą zmiany. Poniedziałek, zacznijmy od początku. Jest trochę ograniczeń. Tutaj może być poczucie ograniczeń w zdrowiu również, ale też i w finansach. Trochę za dużo spraw się nagromadziło. Trzeba by było tutaj się oczyścić w tym tygodniu. Oczywiście myślę, żeby ostrożnie z finansami od poniedziałku i uważać na zdrówko. W zdrowiu mogą być jakieś zmiany, także dolegliwości, czy tutaj, moi drodzy, czy bóle korzonków, czy bóle pleców. Ja będę mówiła od razu, co widzę w zdrowiu. Także od poniedziałku, moi kochani, trzeba uważać przede wszystkim na siebie. Nie to, że praca, nie to, że tam inne sprawy, tylko zdrowie jest najważniejsze. Oczywiście też układ pokarmowy tutaj się pokazuje. Trzeba uważać we wtorek, dwójka monet, wahania, decyzje do podjęcia, żonglowanie finansami również, czy coś kupić, czy coś sprzedać, będziecie się zastanawiać. Może do niektórych przyjść propozycja pracy. W środę zakończenie, moi drodzy, również słaba energetyka. Coś się musi zakończyć w środę, żeby coś powstało nowego. Możliwe, że jesteście przed urlopem i tutaj zakończenie pracy. Tutaj te karty sugerują, też uważamy na finanse w środę i na zdrowie, bo mogą być zmiany nagłe w energii, osłabienia, grypa i tak dalej. Także środa decyzja. We wtorek decyzja, przepraszam, w środę trzeba trochę odpocząć, zrobić sobie, moi drodzy, przerwę, bo ona będzie wymuszona, nawet jeśli będziecie pracować. W czwartek praca, zajmiecie się tylko tym. Może być tak, że niektórzy oczywiście będą planować różne badania lekarskie w tym tygodniu. I oczywiście tutaj, dlaczego mówię tak o zdrowiu bardzo dużo? Dlatego, że zdrowie się psuje tutaj, tak? Energetyka jest, wibracja bardzo słabiutka. Czwartek, właśnie ta praca, ale też planowanie, strategie. Jeśli nie będziecie planować badań, to oczywiście będziecie planować pracę. W piątek nuda, odpoczynek i znów taka nostalgia. Także na pewno trzeba przemyśleć pewne rzeczy, nie będziecie widzieć niektórych spraw, tylko ograniczenia. Możliwe, że będziecie chcieli z kimś porozmawiać. Także porozmawiać i poradzić się, tak? I oczywiście po takim piątku przyjdzie sobota na dokończanie pewnych spraw, zaległości z tygodnia. Będzie ciężko. Przeciążający dzień ta sobota, ale na pewno dacie sobie radę. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby nie brać za kogoś za dużo obowiązków, bo tutaj to widać. I w niedzielę karta Słońca, jest radość, jest zadowolenie. Myślę, że może większość z Was wybierać się na urlop, albo też będziecie planować jakiś basen, spa, dobre wiadomości koło Was i szczęśliwi ludzie. Także zdrowotnie to już omówiłam, bóle stawów, kości. Na to trzeba uważać, nagłe przeziębienia. Karty Sybilli mówią o tym, że będziecie z kimś rozmawiać, oczekiwanie na kobietę, ale ta kobieta może przybyć do Was bardzo taka niezadowolona, kapryśna, trzeba będzie coś sobie wyjaśnić. Widać niezadowoloną kobietę ze złością, z jakąś pretensją, która przyjdzie w tym tygodniu.
No tak to wygląda czasem, moi drodzy, że ktoś ma pretensje. Takie to życie. Zobaczmy teraz skorpionka. Co u skorpionów? Od 15 do 21 lipca. Skorpion oczywiście zaczyna bardzo poważnie ten tydzień. Ale dobry tydzień. Poniedziałek, tutaj jakaś wścibska osoba, kobieta, ja bym powiedziała, która może do Was się odezwać, zadawać Wam pytania. To może być znajoma, przyjaciółka, ktoś, kto będzie bardzo chciał rozmowy i jakichś wiadomości. Wścibska osoba, podejrzewam. We wtorek. Dziewiątka buław, no tutaj jest bardziej, moi drodzy, takie zaangażowanie w życie wewnętrzne, jak zewnętrzne. Oczywiście będziecie rozmyślać, co tutaj zrobić, żeby się nie narobić we wtorek. Oczywiście też zazdrosne osoby koło Was, obserwujące Was, czy to sąsiad, czy sąsiadka, ktoś taki. No też ja myślę, że przeciążający troszkę dzień. Nie bierzcie za dużo obowiązków na siebie. W środę podróż, zostawiacie problemy za sobą, gdzieś wyruszacie dalej i oczywiście jest, moi drodzy, najgorsze za wami. W czwartek tutaj jest odrodzenie, oczywiście karta karmy, ale też myślę, że będziecie gdzieś w bardzo ruchliwym miejscu. I dacie sobie radę, jest zadowolenie, jest być może spędzenie czasu z osobami z przeszłości. Myślę, że będziecie też urzędowo, czy w sądzie, czy w jakimś urzędzie załatwiać jakieś sprawy. Oczywiście też miejsca publiczne, ruchliwe galerie, lotniska i tak dalej. W piątek, kochani, karta świata też tutaj mówi nam o sukcesie. Wyzwolicie się, odrodzicie się, wyzwolicie się z trudnych spraw, jest ruszenie do przodu. Karta świata o tym mówi, że macie szansę na to, żebyście wszystko to, o czym myślicie, żebyście załatwili, znajdziecie coś dla siebie, co Wam będzie dane. Potrzebne w danej chwili. Świat mówi o sukcesie, także sukces na piątek gwarantowany. Szczególnie możecie planować jakieś wyjazdy zagraniczne, możliwe, że urlopy. Niektórzy, no wiadomo, nie wszyscy. Po takim pięknym piątku, czwartku, środzie, bo naprawdę tutaj te dni są bardzo ważne dla Was i dobre. Oczywiście w sobotę as monet, nowy początek, dobre finanse, czas na to, żebyście się cieszyli tym, co macie. Możliwe, że będziecie planować nową pracę, nowe jakieś działania, działalności, ale też chęć dzielenia się z innymi. Też, moi drodzy, potrzeba może dzielenia się z innymi, ale też ten as monet mówi nam, że nowy początek, chęć zarabiania i oczywiście możliwy jakiś piękny prezent, może nawet pierścionek otrzymacie. Niektórzy z Was, wiadomo, nie wszyscy. Niedziela. Troszkę impasu, bo będziecie się zastanawiać nad czymś ważnym dla Was, nie będziecie mieli jasności, co tutaj robić dalej. Trzeba będzie ustalić priorytety, bo będą różne opcje do wyboru. Oczywiście wielozadaniowość, coś może się nałożyć na raz, na jeden termin, na jedną godzinę. Zdrowotnie barki, ramiona, ja widzę oczy. Uszy, dolegliwości z uszami, ogólnie troszeczkę nerwowości, zatoki też, tak? Oczy, uszy, na to uważajcie, stawy kości. No dobrze, ale teraz jeszcze chciałam zobaczyć karty Sybilli dla Skorpiona. Ogólnie bardzo dobry tydzień, bardzo ważny tydzień, dużo rzeczy się wyjaśni.
Tu, moi drodzy, też jest niezadowolona jakaś kapryśna kobieta, z którą będziecie rozmawiać, pocieszać ją i bardzo ważne wiadomości dla Was przyjdą z zewnątrz. Także w sumie, moi drodzy, nie jest źle, troszkę będziecie kogoś tutaj pocieszać. No dobrze. Skorpion i teraz ryby. To był skorpion, teraz ryby. Od 15 do 21 lipca. Co u Was, kochane rybki? Zobaczmy. Jak to się tutaj pokazuje nam w kartach, ta rzeczywistość. Poniedziałek uważamy na spory, jakieś takie niepotrzebne rozmowy, które powodują złe samopoczucie, tylko też, moi drodzy, niektórzy mogą planować jakieś przeprowadzki. Oczywiście we wtorek dużo wiadomości, koło Was przyjdzie jakaś wiadomość albo wiadomości, które będą bardzo ważne. Uważamy na pieniądze, na rozrzutność. Oczywiście planowanie też podróży. Środa, karta mocy, będziecie chcieli komuś pomóc, będziecie spędzać czas na zewnątrz, ale też, moi kochani, uważajcie na swoją odporność. W czwartek odrodzicie się, gdzieś się wybierzecie do galerii, do muzeum, będziecie miło spędzać czas. Możliwe, że jesteście już na urlopie. W piątek karta komfortu, radości. Macie koło siebie dobre, pozytywne myśli i ludzi, którzy cieszą Was. Tu oczywiście wyjazdy i, moi drodzy, zadowolenie, ale popsuta taka atmosfera będzie w piątek przez kogoś, kto możliwe, że wyprowadzi Was z równowagi. Ta piątka mieczy nie przynosi radości, tylko sprzeczki, ale pamiętajcie o tym, żeby nie dać się poniżać i źle traktować. Oczywiście też uważamy na bóle głowy. I niedziela, koło fortuny, podróż, wyruszenie do przodu. Oczywiście powracają do Was różni ludzie i różne sytuacje. Myślę, że dobra passa, także nie ma się tutaj do czego przyczepić. Może być czasem tak, że po jakiejś sobotniej sprzeczce będziecie chcieli zmienić swój los i wyruszyć gdzieś w samotności. Też tak może być. Ja powiem tak, zdrowotnie, uszy, bóle głowy, uważamy na ciśnienie i sprawy odpornościowe, układ pokarmowy. Wszystkiego po trochu. Stres zdominuje. Pomimo, że będą jakieś niesnaski w tym tygodniu u ryb, to będzie pogodzenie, wyciągnięcie pomocnej dłoni, będziecie rozmawiać, pocieszać kobietę, blondynkę. Także ja Wam życzę wspaniałego tygodnia i, moi drodzy, do usłyszenia, aby co dobre przyszło do Was. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie.